Zaczynamy webinarium w projekcie Watch Dogs zmieniamy systemowo. Dajcie znać, czy widzicie Magdę. Dajcie znać na czacie. Dzisiejszą ekspertką jest Magda Sadłowska, która opowie o tym, co to jest CRM i rozszyfruje nam ten skrót. Ja się nazywam Dorota Kostowska i jestem hostem, to znaczy dobrym duchem tego wydarzenia. Ja już znikam głosowo, przenoszę się na czat i na czacie jestem dostępna jako sieć obywatelska Watch Dogs Polska. Zaczynamy. Cześć, słyszycie mnie? Mam nadzieję, że tak. Witam Was. O, super. Widzę, że słychać, widać, więc wszystko jest w porządku. Więc witam Was wszystkich. Cieszę się, że się spotykamy w takiej niecodziennej dla mnie formie, ale jak i dobrze się już bawicie. Będziemy dzisiaj rozmawiać, ja trochę będę więcej mówić o CRM-ie, do czego to jest, z czym to się je i jak można to wykorzystać. No i cóż, mam nadzieję, że to będzie dla Was jakiś pożyteczny i efektywny czas. Dwa zdania o mnie, zaraz stanę się awatarem na tą godzinkę. Dwa zdania o mnie, wdrażałam już kilka tych CRM-ów w kilku organizacjach, także z takiego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, co robić, czego nie robić. No i też mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej część tej mojej wiedzy przekazać, będzie dla Was właśnie jakaś korzyść. Więc ja tutaj już znikam, jeżeli chodzi o widoczność, ale zostaję z Wami cały czas, jeżeli chodzi o słyszalność. O czym dziś będziemy mówić? Będziemy dzisiaj mówić o tym, co w ogóle znajduje się w bazie. Wszystko, co jest związane z darczyńcą, sympatykiem, wolontariuszem, co możemy tam zarejestrować i jak to później raportujemy i do czego tego używamy. Właśnie to, do czego tego używamy, jak widać, to pojęcie workflow, nie wiem, czy wszystkim znane, ale już teraz tak, czyli wszystko, co tam będzie się pojawiało w tej bazie, to też, co będę pokazywała, to jest takie bieżące bardzo narzędzie, którego na co dzień używamy i rzeczywiście w bardzo prosty, po pierwszym okresie sposób zazwyczaj pomaga w codziennej pracy z dużą grupą osób. Będę też Wam mówiła, co to znaczy tak naprawdę wdrożenie od kuchni, tak? Nie od strony dokumentacji, nie od strony firmy, czy tam, nie wiem, podmiotu, który to wdraża, ale od strony organizacji. No i na koniec też opowiem, w których miejscach łatwo zrobić błędy, na co trzeba uważać i na co trzeba zwrócić uwagę. Tak jak już Dorota mówiła, zachęcam do zadawania pytań. Postaram się, żeby było przynajmniej dwa takie momenty, kiedy te pytania możecie rzeczywiście zadać w jakiś taka przestrzeń dla Was. W trakcie tej mojej prezentacji piszcie, a postaram się odpowiedzieć w jakiś taki zebrany sposób na końcu. To było o tym, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Natomiast o czym nie będziemy rozmawiali? Nie będziemy rozmawiali o Excelu albo bardzo jakoś szczątkowo, chociaż pewnie większość z nas korzysta. Ja korzystam i jest to na pewno narzędzie wspierające do CRM-a. Nie będziemy rozmawiali o Accessie, mimo że jest dość popularną i taką zaszytą w Microsofta bazę danych. Nie będziemy rozmawiali o zmodyfikowanych systemach księgowych, które czasami rozpaczliwie też próbuje się wykorzystywać w tym celu, mniejszym lub większym sukcesem. I tylko bardzo szczątkowo wspomnę o regulacjach prawnych, dlatego że wiem tutaj od Asi, że później będziecie mieli okazję w profesjonalny, szczegółowy i w konstruktywny sposób zapoznać się z tym. Więc wracając do CRM. Co to jest w ogóle CRM? To znaczy ten skrót. CRM, czyli Customer Relationship Management, czyli po polsku system do zarządzania relacji z klientami. W naszej rzeczywistości znaczy to tak naprawdę, że jest to z naszymi klientami, tak, jako organizacji pozarządowych. Najczęściej są właśnie darczyńcy, wolontariusze, sympatycy.
I to z nimi mamy ten codzienny albo niecodzienny kontakt w różnych formach, więc CRM ma być takim narzędziem i no, w praktyce, jeżeli ktoś go używa, jest takim narzędziem, które służy po prostu do obsługi darczyńców, tak w dużym skrócie mówiąc. A nie w skrócie, czyli jakie aktywności możemy tym monitorować i jakie procesy w tej bazie danych mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie, no to zaraz opowiem w trakcie tego naszego webinaru. Nie wiem, czy ktoś z Was, może napiszcie, dajcie znać, czy ktoś z Was miał już jakieś podejście do bazy danych, albo czy pracuje w tym momencie z jakąś bazą danych. Czy próbowaliście, mieliście kontakt? No może pytanie, jak Wam to idzie, to nie na ten moment, ale dajcie znać, czy ktoś z Was ma w tym momencie i pracuje na bazie danych. Znaczy w tym momencie, nie w trakcie naszego webinaru, mam nadzieję, ale ogólnie. No właśnie, tak, Kamil, no to właśnie to dość popularna sytuacja, skoro szyt. 6 lat temu używaliśmy, ale zrezygnowaliśmy. To też ciekawy przypadek. Czyli jakieś doświadczenia macie, no tak jak spodziewam się, będzie się pojawiał Excel. Będę też mówiła o tym Civic CRM-ie, o którym tutaj wspomina Aneta. Powierzchownie, dlatego że nie chciałabym, żeby to nasze spotkanie zamieniło się w promocję jakiegoś konkretnego produktu, bo to zupełnie nie o to chodzi. A chodzi mi o to, żebym Wam ogólnie opowiedziała o tym, jak pracować z CRM-em, od czego zacząć, a nie z którym CRM-em, bo to w ogóle nie leży tutaj w żadnym interesie, to będzie Wasza decyzja. Właśnie, na początku, kiedy zaczynamy, decydujemy, myślimy w ogóle po raz pierwszy o CRM-ie, to mamy taką pewnie 1000 obaw, które tutaj spróbowałam uszeregować. No i najczęstszą taką jedną pierwszą z nich jest, to nie dla nas, jesteśmy za mali, nie potrzebujemy tego. To wszystko spróbuję obalić, że tak powiem, na samym końcu jakoś tylko podsumowując. Nie będę tutaj się rozwodziła nad każdym z tym, ale to też jest taki jakiś ciąg dalszy, że często decyzja o rozpoczęciu pracy na CRM-ie jest odkładana do momentu, kiedy będziemy mieli dużą bazę darczyńców, tak, darczyńców czy sympatyków. Różnie to jest interpretowane. To może podsumowując tutaj właśnie te dwa, to nie dla nas jesteśmy za mali i zajmiemy się tym, jak będziemy mieli dużą bazę. W momencie, kiedy jesteście jeszcze mali i macie dość małą bazę, nie mówię tutaj o 100 osobach, które znacie z imienia i nazwiska, ale powiedzmy o 1000 czy 500 osobach, to naprawdę jest dobry moment, żeby rozpocząć pracę z CRM-em, dlatego że nie macie jeszcze bałaganu. Później przy 1000-2000 osób czy rekordów w bazie, to już wymaga czyszczenia danych, jeszcze raz się przeglądania i cały proces jest dużo dłuższy. Im wcześniej zaczniecie, oczywiście od takiego sensownego momentu, gdzie moim zdaniem to jest około 500 tysiąca osób, tym łatwiej Wam będzie wdrożyć CRM-a. To za dużo kosztuje. Tak, i tutaj nie ma co ukrywać i od tego nie uciekniemy, że CRM kosztuje. Natomiast bardzo ważne jest moim zdaniem przyjrzenie się temu, ile kosztuje tak naprawdę Wasza praca, ile czasu pochłania Wam raportowanie, monitorowanie, wszybanie w scoresheetach, Excelach, Open Docsach. Jeżeli jesteście w stanie pracować na tych dokumentach w efektywny sposób, to nie ma problemu, tak? Problem zaczyna się w momencie, kiedy nie jesteście i w tym momencie powinien się pojawić CRM. To też takie często pokutujące stwierdzenie w wielu NGO-sach, czy nie może tego zrobić ktoś wolontarystycznie, zaprzyjaźniony student, zaprzyjaźniony informatyk po godzinach pracy. Bardzo sugeruję unikać tego, dlatego że CRM no, naprawdę jest profesjonalnym narzędziem i tutaj nie warto oszczędzać, przynajmniej nie w ten sposób, bo później to wszystko odbije się nam czkawką. Czy tego nie da się zrobić w Excelu? Tak jak powiedziałam, dużo rzeczy się da zrobić w Excelu i naprawdę Excel jest perfekcyjny do pewnego momentu, tak? W momencie, kiedy mamy 1000-2000 osób, monitorujemy jednocześnie, nie wiem, dotacje, aktywności, chcemy wysyłać do tych osób e-mailingi, Excel już sobie nie poradzi, a jeżeli sobie poradzi, to zajmuje bardzo dużo czasu.
No właśnie. I teraz pytanie do Was. Pytanie, na które będę prosiła, żebyście odpowiedzieli w trakcie ankiety. Rozumiem, że pojawiając się na tym webinarium, macie jakieś przynajmniej mgliste wyobrażenie, do czego chcielibyście CRM-a używać. I prośba, żebyście teraz odpowiedzieli na to, właśnie zaznaczając no, dowolną ilość tych podpowiedzi w ankiecie. Tak. Także będziemy mieli wtedy lepszą jakąś orientację, do czego ten CRM mógłby być Wam potrzebny, albo przynajmniej jak sobie wyobrażacie pracę przynajmniej na ten moment. Już zaraz zobaczymy wszystkie wyniki, to mam nadzieję, to od Was zależy, jak długo tutaj będziemy trwali w tym zawieszeniu, więc proszę właśnie, żebyście króciutką tą ankietę wypełnili od razu. Na ten moment widzę, że tak, tutaj z prawej strony macie pasek przewijania, którego możecie użyć, żeby zobaczyć końcową część ankiety, czyli tam jest analiza danych, koordynowanie. Widzę, że na ten moment króluje kontakt, czyli newsletter i wysyłanie e-mailingu, co oznacza rejestracja. Na przykład, dokładnie na forum, rejestracja na newsletter, rejestracja. Może być również na jakiś event. Po prostu to jest pod hasłem rejestracja kryje się, no nie wiem. Tutaj jest rejestracja wkład, czyli po prostu przypisywanie darowizny do konkretnej osoby, ale może być to również rejestracja na przykład na jakieś wydarzenie, czy nie wiem, event, czy konferencję, w zależności od tego, co robicie. Dobra, no to kończymy. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy zdążyli. Zaraz to zobaczycie. Dziękujemy. No i zobaczcie, jak to wygląda w tym naszym gronie. 70% osób odpowiedziało. Tak jak widzicie, przynajmniej na ten moment macie potrzeby kontaktu z osobami, które są w otoczeniu Waszej organizacji, czyli zapisanie się na newsletter, czy monitorowanie kontaktu telefonicznego, e-mailingowego. Wysyłanie e-mailingu ma najwięcej procent tutaj, 75% z Was chciałoby do tego używać bazy. Też dość dużo osób, połowa z Was odpowiedziała, że do raportowania i analizy danych. To wszystko jest możliwe, w takim dużym skrócie powiem. Później jeszcze pokażę Wam taki rozszerzony opis funkcji, który jest możliwy na przykład w CRM-ie. Na te wszystkie Wasze właśnie, no nie tyle problemy, co potrzeby, właśnie może odpowiedzieć no każdy tak naprawdę dobrze skonfigurowany CRM. Kilka słów o darczyńcach, tak? Darczyńcach, sympatykach, wolontariuszach, bo nie wiem, jak każdy z Was pracuje z bazą. Ja akurat mam takie zaplecze, że tak powiem. Ja na co dzień zajmuję się fundraisingiem, więc dla mnie te osoby często są darczyńcami po prostu. Jakie dane takiej osoby pojawiają się w bazie? Na pewno są to dane adresowe, kontaktowe, bankowe, jeżeli prowadzicie jakąś działalność związaną z fundraisingiem i w ogóle pozyskujecie dotacje od osób indywidualnych, ale też od firm. To, co jest istotne, to, że wszystkie te dane, i to też również powinno być gdzieś ujęte w Waszym procesie pracy z bazą, możemy przetwarzać na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. O czym więcej troszeczkę na końcu, ale więcej innym razem, tak? Bez tego nie mamy tak naprawdę prawa przetwarzać danych. To, co ważne w ogóle w tym myśleniu o darczyńcy, to żebyście myśląc o CRM-ie w jakichś późniejszych procesach i w przygotowaniu się do wdrożenia CRM-a, zastanowili się rzeczywiście i określili, jakie aktywności chcecie monitorować, tak? Czy udział, nie wiem, w warsztatach, eventach, czy ilość wpłat, czy odpowiadanie na newsletter, czy nie wiem, udział w ankietach online, czy podpisywanie petycji. Jak te dane chcecie widzieć w ujęciu miesięcznym, rocznym, w podziałach na, nie wiem, jedno wydarzenie.
Taki CRM daje Wam taką gigantyczną przestrzeń i elastyczność, on może być zupełnie przystosowany do Waszych potrzeb i naprawdę może być Waszym podręcznym notatnikiem, tylko dającym odpowiedzi od razu na wiele pytań, które pewnie na co dzień macie. Teraz pokażę Wam, musicie się przybliżyć, tak? Musicie się przybliżyć. Pokażę Wam, jak wygląda Salesforce. Jest to darmowy CRM, na którym ja obecnie pracuję, przystosowany do potrzeb mojej organizacji. Oryginalnie jest systemem sprzedażowym, natomiast idealnie się sprawdza i w Fundacji Dzieci Niczyje, i w Amnesty, w którym pracowałam wcześniej, a także w innych organizacjach, które wiem, że na nim pracują. Tutaj te podstawowe dane kontaktowe, czyli imię, nazwisko, mail, telefon, może być komórkowy, mogą być dwa komórkowe, również płeć, która umożliwia później personalizację e-mailingów. Dla mnie następnie bardzo istotne z tej perspektywy fundraisingowej są dane dotyczące płatności. Tutaj. Zarówno w ujęciu takim ogólnym, które macie po prawej stronie, jak i po lewej stronie w takim ujęciu rocznym, tak? Czyli co się wydarzyło w tym roku. My z tego względu tam dywersyfikujemy komunikację z darczyńcami. Macie też tutaj, widzicie, dane kontaktowe, tak, adresowe, które umożliwiają prowadzenie wysyłek na przykład direct mailingowych, ale też, no, nie wiem, zapraszanie osób na przykład na event z danego miasta, jeżeli to jest jakoś podzielone tak terytorialnie. To jest dalszy ciąg tej samej strony, czyli dalszy ciąg informacji o darczyńcach. I tutaj jest już bardziej zarejestrowana, na tej stronie widzicie, bardziej zarejestrowaną historię życia, że tak powiem, darczyńcy, czyli jak wyglądała jego aktywność w organizacji. Tutaj macie coś, co ukrywa się pod hasłem Campaign History. To są historie tak zwanych kampanii, ale akcji można równie dobrze powiedzieć, czy wydarzeń, eventów, w którym darczyńcy wzięli udział, tak? Czy odpowiedzieli, czy nie odpowiedzieli na prośbę o wsparcie finansowe, czy napisali, czy wzięli udział w takiej akcji, którą Wam później pokażę, czyli napisali list od świętego Mikołaja, czy podnieśli darowiznę, czy podpisali petycję. To wszystko mieści się tutaj. No i na końcu tego znajduje się prezentowana jest lista darowizn, które darczyńca wpłacił w przeciągu całego swojego istnienia w organizacji, tutaj, nie wiem, w ujęciu powiedzmy od najświeższych. I to wszystko po prostu widzicie wchodząc na profil darczyńcy, czyli nie wiem, jeżeli dzwoni do nas na przykładowa pani Kowalska czy tam pan Kowalski, to automatycznie on nie jest dla nas anonimową osobą, tylko to wszystko widzimy i jesteśmy w stanie, nie wiem, podziękować, odpowiedzieć, czy wpłata dotarła, odpowiedzieć, czy list został wysłany, nie wiem, czy materiały po konferencji czy wydarzeniu zostały wysłane, poinformować o następnym jakimś podobnym wydarzeniu. Także no w ogóle moje codzienne, bieżące narzędzie to jest pierwsza rzecz, którą odpalam, przychodząc do pracy, nawet przed Face'em, słuchajcie. Co dalej? Czy może macie jakieś pytania takie na szybko? Miejsce na jedno lub dwa pytania. Tak, Kinga, jest tutaj połączenie z systemem bankowym. Będę też mówiła o tym odrobinę więcej później, natomiast wszystkie wpłaty, które tutaj widzieliście, są automatycznie zasypane z plików bankowych, więc nic nie trzeba wpisywać ręcznie. Tego typu bazy można rozbudowywać według własnych potrzeb, Kamil, i jak mówiłam, ta baza jest mocno dostosowana do naszych potrzeb. Jeżeli w organizacji albo, nie wiem, blisko organizacji istnieje, nie wiem, tak zwany zaprzyjaźniony informatyk, to tutaj na pewno w tym systemie, w Salesforce jest udostępniany zewnętrzny kod, który można sobie dowolnie modyfikować, pisać aplikacje i tak dalej. Natomiast z wewnątrz jest również cały system tak do zarządzania tym CRM, ukrywania pól, dodawania pól, nie wiem, pisania jakichś reguł, które na przykład wyzwalają wysyłanie automatycznych e-mailingów, nie wiem, przypominanie o zaproszeniach, zarządzania zadaniami, także do wyboru, do koloru. Ktoś jeszcze?
Dobra, no to lecimy dalej. Słuchajcie, workflow, tak? Czyli to co tutaj. Tak, to odpowiadałam, że jest CRM połączony z systemem bankowym i automatycznie wszystkie dotacje pojawiają się w systemie, tak? Także ewentualnie może nie automatycznie, tylko trzeba ściągnąć plik z banku i załadować do systemu, ale to dwa kliki. Salesforce jest za darmo do 10 użytkowników, czyli 10 osób, 10 loginów, tak? 10 osób może go używać za darmo. Nie, i on jest w ramach tych 10 loginów jest całkowicie za darmo. Także tutaj nie ma żadnych ukrytych opłat. To, co się płaci, to jest właśnie to, co się ukrywa pod hasłem dostosowanie czy kustomizacja, tak? Żeby to było takie mocno uszyte na miarę. Natomiast to sam system nie płaci się w ogóle. Dobra. Jeszcze to, jeszcze? Jeszcze ktoś? Widzę, że jeszcze ktoś. To ostatnie. Tak, dane są w chmurze. Także po autoryzacji komputera gdzieś tam zewnątrz i ono to przeżyło. Dobra. To po kolei. Dane są w chmurze. GIODO to przeżyło. Zarejestrowałam dwie takie bazy, ogólnie w Polsce zarejestrowanych jest kilkanaście. Po autoryzacji jakichś komputerów zewnętrznych można pracować z domu. To może być wada i zaleta, oczywiście. A użytkownicy to nie są osoby wpisywane do systemu, tylko osoby administrujące, dokładnie. Albo administrujące, albo po prostu pracujące dla nas, czyli pracownicy w skrócie. Dobra, lecimy dalej. Workflow. Co rozumiemy tak w zawężonym, że tak powiem, zakresie pod tym hasłem workflow? Na pewno to jest śledzenie wszystkich procesów i pracy z darczyńcami, między innymi. To, co właśnie było dla Was wybitnie ważne, co pokazała ta krótka nasza ankietka, czyli rejestracja na różne wydarzenia, nie wiem, newslettery i e-mailing. Analiza i planowanie zarówno kampanii telemarketingowych, jak i e-mailingowych, jak i direct mailingowych, jak i nie wiem, co sobie wymyślicie, SMS-owych, tak? Na pewno również i też używamy tak tej bazy, tylko no dobrze, my również używamy tej bazy, powiedzmy, do monitoringu próśb o wsparcie, podpisywania petycji, rejestracji wkład, ale również do monitorowania pracy z osobami, które są naszymi klientami, tak? Czyli na przykład z osobami, które pojawiały się na terapii w Fundacji Dzieciniczej. Monitorowanie i planowanie kampanii, w tym rezultatów finansowych, ale niekoniecznie, jeżeli to nie było celem kampanii. Może być to ilość podpisów, ilość osób, które, nie wiem, coś zrobiło, tak, wzięło udział w evencie, czy, nie wiem, przyszło na konferencję, czy na spotkanie, czy zorganizowało event w swoim miejscu. Jest to też baza dokumentów, czyli wszystkich plików, które są automatycznie zasłane, ale też wszystkich plików, które wrzucicie tam celowo, nie wiem, umów z waszymi partnerami, nie wiem, dokumentów, na których pracujecie, no, co sobie wymarzycie, tak, czyli to też podciąża bardzo ze względu na to, że to jest w chmurze jakąś taką potrzebę, no nie wiem, jakiś, powiedzmy, nie wiem, dropboxów czy jakichś dysków współdzielonych, tak? No i na pewno możliwość raportowania niemalże w dowolnej konfiguracji, a jeżeli to nie jest możliwe, to raportowanie w dowolnej konfiguracji od razu, tak? To na pewno można to przystosować, tak? System można tak przystosować, żeby, nie wiem, no praktycznie z miejsca podawał Wam dane statystyczne albo, nie wiem, jeżeli to jest potrzebne do jakiegoś raportowania do darczyńców, znaczy do grantodawców, to również możecie to tak ustawić, że macie gotowe raporty, a nie musicie siedzieć nad Excelami i tego jakoś przygotowywać. To, co Wam teraz pokazuję, jest formularzem polecenia zapłaty, czyli taką deklaracją regularnego wspierania organizacji comiesięczną. I to automatycznie, taka darowizna automatycznie jest przekazywana z konta darczyńcy dla organizacji. Ja dwa razy wdrażałam i koordynowałam takie duże programy. Ten formularz jest częścią tylko tego programu, znajduje się u nas na stronie. Jeżeli ktoś z Was, tak, czy ktokolwiek zdecydowałby się na przykład wsparcie fundacji, czy tam Amnesty ma podobne, tak, podobną stronę,
to po wypełnieniu tego formularza jego od razu dane trafiają do bazy. Odpowiednia osoba, która jest odpowiedzialna za kontakt z darczyńcami, z potencjalnymi darczyńcami, od razu dostaje maila, że nowa osoba pojawiła się w bazie i może do niej zadzwonić i dokończy ten proces. Tam trzeba przejść cały proces bankowy. No ale to powiedzmy, nie wiem, no też takie rzeczy są możliwe i mocno zautomatyzowane. Co jeszcze? Przejdźmy do tego ważnej rzeczy, czyli do e-mailingów. To jest e-mailing wygenerowany właśnie z Salesforce'a. Tak jak widzicie, jest możliwość zagospodarowania go zarówno graficznie, można go też skomplikować, tak? To jest taki najprostszy, który stosujemy. I to była prośba z tamtego roku, prośba o przekazanie 1% do wszystkich osób, które znajdują się w naszej bazie. Tutaj, gdzie w tym miejscu znajduje się drogi przyjacielu, jest możliwość personalizacji. Jest w ogóle możliwość personalizacji, czyli jest możliwość, żeby to brzmiało, nie wiem, szanowna pani Kingo, szanowna pani Magdaleno. Jest możliwość personalizacji na podstawie wszystkich tych pól, tych dwóch długich, wielkich slajdów, które wam wcześniej pokazałam. Czyli jednocześnie możemy wysłać mailing, gdzie od razu informujemy ludzi, ile na przykład przekazali darowizny w poprzednim roku i że mogą odliczyć ją od podatku. Także z tego, co w tym momencie, to co udostępnia Salesforce, to darmowa wysyłka jest do 500 osób dziennie. Natomiast reszta jest tam jakoś minimalnie płatna, tak? Mówię wam też o haczykach, żeby tutaj się później nie zdziwić. Natomiast jest też możliwość integracji z innymi systemami wysyłkowymi po prostu. I jeżeli na przykład mamy, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, czy po prostu dużą ilość adresów w bazie, no to możemy sobie wszystko z tego CRM-a wyciągnąć i tam wrzucić, wysłać mocno spersonalizowany mail, który naprawdę jest taką dedykowaną informacją, na przykład na podstawie tego, co znajduje się w bazie. No właśnie, jest opcja, tak, jest opcja jak najbardziej z możliwości integracji z innymi systemami. To co jeszcze a propos Salesforce, ale też każdego pewnie innego CRM-a, który udostępnia to, co jest ważne na pewno, to żeby system był otwarty, żebyście mogli nim zarządzać, żebyście mogli wyciągać z niego swobodnie dane, żebyście mogli, nie wiem, dopisywać do niego aplikacje w jakiejś dalszej przyszłości. Tutaj widzicie stronę Amnesty, gdzie mają bardzo fajny taki boksik pod tytułem Razem mamy siłę. I na bieżąco ze systemu, z CRM-a wyciągane są dane, które informują, że Sławomir, bez nazwiska, ze względu na ochronę danych osobowych, ale powiedzmy, że nie, można to również zrobić w ten sposób, że Sławomir z Krakowa, tak, podpisał petycję Salwador, Izabela wpłaciła, Magdalena została członkinią. To wszystko jest zautomatyzowane i idealnie się nadaje do dziękowania darczyńcom. Tak samo automatycznie mogą być wysyłane maile, które dziękują za, nie wiem, podpisanie, wpłacenie czy cokolwiek. To samo dotyczy się tutaj listów, tak? Znaczy, no, nie listów, ale petycji, tak? Jeżeli ludzie podpisują petycję, to automatycznie jest możliwe wystawienie na przykład takiego licznika, że podpisane zostało już. I teraz chciałam wam też pokazać króciutki film, który pokazuje taką jedną z ostatnich aktywności, mocno zintegrowaną z CRM-em. Film jest niemy, jak mówiła Dorota wcześniej, więc będzie mój komentarz w trakcie. Lecimy. Mam nadzieję, że się nie powiesi. Jakby ktoś miał problemy, to dajcie znać, dobra? Dobra. Dobra, jeszcze chwilkę. Powiem wam kilka słów o tej akcji, bo na bieżąco będę się skupiała na bazie. To była akcja, którą zrobiliśmy na święta, jako test, pierwszy raz. I polegała ona na tym, że wchodząc na naszą stronę, można było właśnie napisać list od świętego Mikołaja dla jakiejś wybranej osoby.
To jest ta strona, dość prosta taka stronka graficzna. I później myśmy ten, no właśnie, tak jak widzicie, później myśmy ten list naprawdę wysyłali, tak? On był taki mocno spersonalizowany, zaraz to zobaczycie, czyli wysyłaliśmy go taką tradycyjną pocztą, wiecie, polizany znaczek, pieczątka i tak dalej, prawdziwy święty Mikołaj. Dzieciaki były zachwycone. Co więcej, prosiliśmy osoby, które pisały ten list, o przekazanie darowizny na fundację. No oczywiście tam mówiąc, na co to będzie przeznaczone. No dobra, tutaj właśnie widać ten formularz do personalizacji. Jak widzicie, można wybrać, nie wiem, treść, wiek, graficzkę, wpisać imię dziecka w dowolnej odmianie, Mareczku, Maruniu, jak tam kto się czule zwraca. List był taki w pierwszym pomyśle dedykowany do dzieci, ale wiemy, że bardzo dużo osób wysłało do osób dorosłych, po prostu chcąc sprawić mu im niespodziankę. Wypełniamy tam największe osiągnięcie, dziecko, ulubioną czynność, imię najlepszego kolegi lub koleżanki i to wszystko później jest zawarte, za chwilkę zobaczycie w liście, wybieramy PS od Mikołaja i zapisujemy tak, i zapisujemy list. To była taka aplikacja, którą zrobiliśmy i w tym momencie list zapisywany jest również w bazie, a tutaj wypełniamy dane kontaktowe osoby dorosłej, która udostępnia te dane dziecka, tak? Dziecka czy osoby, do której są dedykowane. Od razu to też, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, to od razu po zakończeniu akcji te dane dziecka były kasowane, natomiast osoba dorosła udostępniła nam swoje dane, więc mamy też na przykład 2000 nowych darczyńców w bazie po tej akcji. Z danymi kontaktowymi, jak nie wiem, pewnie wiecie, to nie jest takie oczywiste. Kontaktowymi, czyli adres i e-mail. Można to na pewno rozbudować, na przykład prosząc o telefon i wysyłając potwierdzenie SMS-em. Adres jest kopiowalny, żeby ułatwić osobom i skrócić czas wypełniania. No właśnie, i prośba o darowiznę. Darowizna była dobrowolna, z dowolną kwotą, natomiast były jakieś tam sugerowane kwoty, no i najczęściej to było 27 zł wybierane, więc naprawdę też fajna taka kwota zebrała się z tych darowizn przekazanych, bo około 25 tysięcy, a akcja trwała 2 tygodnie. Teraz Wam tutaj pokazuję bazę, w której zostały zapisane listy. To jest właśnie ten mój list do Mareczka. Lat 6. Myśmy te listy drukowali. Zaraz zobaczycie, jak list wyglądał w wersji ostatecznej. Tak, wygrywa się, ale jak list wyglądał w wersji ostatecznej. Musi się chyba tak załadować filmik, bo chciałam na sekundkę go zastopować. No a to. O, jest. Graficzka, właśnie widzicie, że jest tam grześ spersonalizowany, czyli ten najbliższy kolega, wiek, wszystkie zainteresowania. I teraz przechodzimy już do Salesforce'a, gdzie ja miałam całą, zaraz zobaczycie, listę osób. Tak. Miałam całą listę osób, które po prostu ten list podpisały i automatycznie wysyłałam informację, że list jest w przygotowaniu, list został wysłany, już powinien dojść, tak, to jest ja. Tutaj po tak zwanym source źródle widzimy, że to jest osoba, która i pierwszym pojawieniem się w bazie było wypełnienie, napisanie tego listu. No, jak na test, naprawdę przygotowywany przez miesiąc albo niecały miesiąc od samego początku, to był gigantyczny sukces, na pewno będziemy powtarzać. No nie byłoby możliwe obsłużenie tego bez bazy. Well-wisher Kinga to w nomenklaturze tej bazy tak zwany sympatyk, czyli osoba, która nie wpłaciła żadnej darowizny, ale gdzieś, nie wiem, podpisała petycję, pojawiła się na konferencji i będzie. Czyli nie wspiera organizację finansowo, ale istnieje. Tu jest cały raport właśnie z tej kampanii, który umożliwia bardzo łatwe monitorowanie. Da się przestawić, da się ustawić dowolny język tej sposób. Także
także to jest proste. I każda osoba, w ogóle każda aplikacja, która jest konstruowana, taka każda aplikacja wprowadzająca do tej bazy musi mieć zgodę, bo inaczej nie możemy używać danych. Dobra, to co? Tak, czy jakieś pytania, skoro już zaczęliśmy odpowiadać na pytania? Nie wiem, jak tam u Was. To pewnie też dużo informacji tak na pierwszy raz, ale po prostu chcę Wam pokazać, co jest możliwe. Jak już ktoś wyrazi zgodę, to nie musi drugi raz. Natomiast to są aplikacje zewnętrzne, czyli za każdym razem ta aplikacja jest skonstruowana w ten sposób, że nie można na przykład zakończyć procesu bez wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. To jest takie ubezpieczenie się i asekuracja z naszej strony, że nie ma opcji, żeby trafić do bazy bez wyrażania zgody. Czy połączenie bazy z systemami płatności są płatne? Płatne jest to, żeby to było kompatybilne, czyli to jest tak naprawdę kwestia informatyka, tak, czy oprogramowania. Jeżeli ktoś Wam to zrobi, nie wiem, pro bono, no to polećcie go mi. Ale zazwyczaj to są jakieś opcje płatne, natomiast no już po tym, jak to jest wdrożone, to nie są jakieś gigantyczne pieniądze i rzeczywiście można się zamknąć w jakimś rzędzie kilkuset złotych czasami, jeżeli to jest prosta aplikacja, tak? Albo wtórna aplikacja, bazująca na jakimś. A jak można się wypisać z bazy? Można napisać maila, albo można, jeżeli to jest newsletter, kliknąć na link wypisuje się i my to wtedy importujemy, tak? Czyli osoby, które się wypisały, importujemy do bazy, na przykład z systemu e-mailingowego i to automatycznie też się w bazie odznacza, że taka osoba nie chce otrzymywać newsletterów. Dobra. To zobaczmy, co my tu mamy dalej. Dalej mamy tak. No właśnie, to co Wam sygnalizowałam na początku, CX CRM, czyli dość popularny, również bezpłatny CRM, to również jeden z dwóch, chyba w tym momencie, najpopularniejszych CRM-ów. Jeszcze wiem, że kilka organizacji używa CRM-a Microsoftu, który również w założeniu jest bezpłatny, natomiast płaci się za kustomizację. Tak, czyli za to przystosowanie do potrzeb organizacji. Nie będę nawet, znaczy każdy z tych systemów tak naprawdę jest w stanie zrobić wszystko albo prawie wszystko, więc nie będę tutaj czytała Wam kilku długich slajdów z opisem zalet i możliwości. Na pewno zarządzanie kontaktami i to jest taka podstawa, od której warto wyjść, nad którą warto się zastanowić, ale ponieważ tę prezentację dostaniecie później, no to chciałabym, żebyście po prostu widzieli, jakie są możliwości, co może Wam ułatwi o myślenie o Waszej bazie danych, tak? To, co CX CRM jest podzielone na tych kilka takich rozdziałów, że tak powiem, żeby uporządkować zarządzanie wszystkimi procesami. To, co chciałam Wam pokazać, bo jedną rzeczą jest CRM, a inną rzeczą jest wymyślenie, że tak powiem, tego CRM-a, czyli przygotowanie i wdrożenie bazy danych. To, co Wam chciałam pokazać, to jest to, co się dzieje przed tym, zanim wdrożymy i zaczniemy używać CRM. Trzeba to wymyślić. Jeżeli pracuje się z osobami indywidualnymi, na przykład, to, ale tak samo ma to miejsce, nie wiem, z grantodawcami innego rodzaju albo z klientami, tak, jeżeli obsługujecie takich albo sprawami, to trzeba wymyśleć i opracować to, co tutaj jest nazwane donor journey, a tak naprawdę jest, no nie wiem, jakimś takim procesem życia, rozwoju osoby darczyńcy sprawy. Czyli trzeba sobie zdać sprawę i opisać wszystkie jego etapy i zastanowić się, które chcemy, nie wiem, udokumentować w bazie i mają być automatyczne, a które nie. Na początku to się wydaje w ogóle taką rzeczą nie do zrobienia albo nie do ogarnięcia, więc prezentuję Wam dwa sposoby, dość proste, jak to jest możliwe. Tutaj macie tą graficzkę, którą dostaniecie jeszcze na koniec w pliku, żebyście się sobie mogli obejrzeć. Ta graficzka prezentuje proces komunikacji z osobami indywidualnymi. Natomiast drugą, taką jedną z najprostszych możliwości, no to jest po prostu nasz znajomy Excel, tak? Który tutaj, nie wiem, no jesteśmy w stanie zapisać wszystko, a później musimy się zastanowić, co chcemy przenieść do CRM-a.
Oba pliki dostaniecie, żebyście się mogli wczytać, a nie tutaj, nie wiem. No zresztą już ich nie widać, więc dostaniecie. Wdrożenie, czyli tak naprawdę przechodzimy od teorii do praktyki. No i tutaj zaczynają się może nie tyle schody, ale miejsca, w których najprościej popełnić jakieś takie błędy, które mają konsekwencje. Tak jak powiedziałam, najpierw trzeba to wymyślić, czyli to, nie wiem, na papierze, nie wiem, w konsultacji ze wszystkimi osobami, które mają z tej bazy korzystać, opracować sobie całą tą ścieżkę, która ma być monitorowana w bazie danych, a następnie zastanowić się, co ma być zautomatyzowane i co to znaczy, czyli opracować dość dokładne procedury, co się wprowadza, w które pole, nie wiem, w jakim formacie nawet, tak? Czy wpisujemy na przykład ulica, nie wiem, Jana Pawła, czy tylko Jana Pawła, bo wszelkie takie drobne z pozoru nieścisłości w bazie danych później utrudniają życie. Kinga, można mieć kalendarz w CRM-ie. To jest pierwsza strona na przykład w Salesforce, to jest taki, pierwsza część w takim Salesforce, to jest taki system w ogóle, taki, no nie wiem, Google Docs bym powiedziała, tak? Czyli taki system do zarządzania pracą własną albo pracą własnych swoich współpracowników, tak? Jeżeli pełni się taką funkcję koordynatora, powiedzmy. Co jeszcze wdrożenie? Połączenie z innymi systemami. To, co gdzieś tutaj już padało. Czyli na pewno z bankowym, jeżeli mówimy o dotacjach. Czasami to jest pełny automatyzm, czasami częściowy automatyzm, w zależności od tego, że tak powiem, czy to są pliki stricte bankowe, czy to jest po prostu, nie wiem, jakiś tam eksport z pliku CSV z banku. Na pewno można połączyć na przykład Salesforce'a, nie wiem jak z CV-kiem, ale Salesforce'a z Facebookiem i mieć odpowiedź na to, kto tam, nie wiem, wziął udział w ankietce, nie wiem, polubił wydarzenie, dołączył i tak dalej. Natomiast są to już jakieś opcje mniej lub bardziej płatne. Na pewno wszystkie systemy płatności online, które tak samo jak tutaj, nie wiem, czy e-mailing, czy jakieś inne rzeczy, czy aplikacje zewnętrzne, one nie są płatne, że tak powiem, nie trzeba zapłacić za samo podłączenie na przykład dotpaya do CRM-a, ale trzeba albo sobie pozyskać kogoś, kto to zrobi, albo zapłacić za to, żeby była możliwość wprowadzenia do tego, to akurat tutaj przy dotpayu jest dość proste. Natomiast padło też pytanie o prowizję od Patrycji. No prowizje są po stronie dotpaya, więc to już trzeba negocjować z dotpayem, żeby on nie pobierał prowizji. Tutaj baza nie ma nic do tego. Co jeszcze? Na pewno częścią wdrożenia jest określenie formatów plików, tak? Czy to są, i to wszystko jest możliwe do, to są prace programistyczne, tak? Trzeba też znaleźć kogoś, kto na pewno będzie odpowiedzialny za to. Plików wchodzących, ale też plików wychodzących, czyli jeżeli, nie wiem, mamy jakiś system bankowy, gdzie wgrywamy na przykład pliki, albo mamy system do wysyłek, albo, nie wiem, no tak, no to są chyba takie dwa najczęstsze. Czy jakiś system do zarządzania wydarzeniem, którego nie chcemy tutaj integrować w CRM-ie, to musimy też określić na etapie wdrożenia, w jakim formacie to są pliki. Tak, żeby to później było łatwe i kompatybilne. Czyli ostatnim etapem jest czyszczenie danych i migracja, czyli przeniesienie z Exceli, Accessów, czy jakichś tam innych rzeczy, które do tej pory mamy, czy scoresheetów, czy papierów do CRM-a. No i tutaj jest zazwyczaj gigantyczne zaskoczenie, co my tam mamy, tak? No bo to jest często taki moment, kiedy pierwszy raz całościowo spoglądamy na nasze dane i okazuje się, że nie wiem, mieliśmy wyobrażenie, że tego jest pół szafy, a okazuje się, że to jest, nie wiem, 700 osób, które w kółko robią, na przykład podpisują petycje, tak? I to są te same osoby, więc zachęcam. Może być to olśnienie, naprawdę. Tutaj Wam pokazuję stronę Fundacji Dzieci Niczyje, zachęcającą do wpłat jednorazowych, właśnie jako przykład połączenia ze systemem dotpay, tak? Tutaj macie opcję pod tytułem wybranie kwoty, tak? Jakaś argumentacja, co za tą kwotę można zrobić w fundacji. No i po kliknięciu wpłać darowiznę, to automatycznie przenosi do dotpaya oraz rejestruje się w bazie. Także to taki najprostszy chyba rzecz. Kwestie wrażliwe, czyli tu, gdzie ciąg dalszy, tu, gdzie można popełnić jakieś błędy. No to na pewno to jest bezpieczeństwo danych, gdzie trzeba rozważyć opcje, czy chcemy to trzymać na serwerze, czy chcemy mieć to w chmurze.
za jednym i za drugim związaniem na pewno przemawiają jakieś tam za i przeciw. Ja osobiście jestem fanką chmury i rzeczywiście tak często pracuję. GIODO dojrzało już i akceptuje i rozumie taki system, taki sposób przechowywania danych i takie bazy bez problemu można zarejestrować. One też są dość zagodne właśnie z tego względu, jeżeli jakieś, nie wiem, właśnie pracownicy czy wolontariusze czy osoby pracujące na danych są rozproszeni i z różnych miejsc chcą się logować do systemu. No i to jest bardzo istotne, to co już mówiłam, zgoda na przetwarzanie danych i odznaczanie tej zgody w systemie. Tutaj w Salesforce są dwa takie pole, w ogóle, że zgadzam się, a następnie, że chcę otrzymywać korespondencję papierową i elektroniczną, tak? I niszczę sobie kontakt. I to wszystko można sobie indywidualnie do każdej osoby zaznaczyć, odznaczyć, zmienić. Nie popełnia się wtedy jakiegoś takiego fopa, że, no nie wiem, ktoś 4 razy prosił, nie wysyłajcie mi, a nadal wysyłam. Najczęstsze błędy. Jeżeli zaczyna się myśleć o tym CRM-ie na początku, to najczęściej próbuje się zautomatyzować wszystko. Nie da się. Nie da się i nie trzeba, bo za dużo to kosztuje, a tak naprawdę chodzi o to, żeby zautomatyzować to, co zajmuje najwięcej czasu i jest najczęściej powtarzalną, nie wiem, aktywnością w organizacji, na przykład, nie wiem, dopisywanie osób do newslettera ręczne. Albo, nie wiem, to co u mnie było z Morą, to ręczne wprowadzanie właśnie deklaracji tego regularnego wsparcia i ręczne wprowadzanie dotacji. Ilość po prostu wolontariuszy, którzy no, odeszli z tego powodu, naprawdę zbliżała się chyba już, nie wiem, do 1000, tak? Przez te kilka lat. Więc szanujmy też swoich ludzi i automatyzujmy to, co wykańcza nas psychicznie, a niekoniecznie wszystko. CRM dla wszystkich i CRM do wszystkiego. CRM nie jest dla wszystkich, nie wszyscy muszą pracować na CRM-ie. Naprawdę prościej udostępnić czasami komuś, nie wiem, plik, który jest wyeksportowany, jeżeli ma obdzwonić 40 osób, niż go wdrażać przez 4 dni do użycia CRM-a. I CRM nie jest do wszystkiego, on nie jest systemem księgowym przede wszystkim. On nie będzie służył jakiemuś monitoringowi kosztów na jakimś wysokim poziomie. Więc tutaj trzeba sobie zdać sprawę z takich ograniczeń, w sensie no, funkcyjnych. Po prostu to nie jest system do wszystkiego. To jest system do podtrzymywania i rozwijania relacji z osobami, które są w otoczeniu naszej organizacji, tak? Dzięki którym działamy. A on nie rozwiąże za nas wszystkich problemów, powiedzmy, które są w organizacji. Brak konkretnej osoby odpowiedzialnej za CRM. Czy w ogóle innym zagadnieniem jest, znaczy no nie innym, bo kompatybilnym, jest ochrona danych osobowych i osoby odpowiedzialnej za te dane osobowe. I często to też może być osoba odpowiedzialna za CRM. Natomiast CRM-a czy bazy danych, takiej zintegrowanej rzeczy, jako takiej zintegrowanej rzeczy nie da się wprowadzić bez koordynatora procesu, bo on najczęściej się rozejdzie, więc bardzo też sugeruję i nie da się tego zrobić w międzyczasie. Tak? To jest duża praca, wymagająca dużo czasu, szczególnie jeżeli nie mamy jakiegoś mega specjalisty albo osoby, która wcześniej to robiła. To tutaj należy wygospodarować czas i nie udawać, że da się to zrobić, nie wiem, no, w ramach aktualnych obowiązków. To na pewno też taki częsty błąd. Niewystarczające szkolenie użytkowników. Jeżeli osoby, które później mają używać tego CRM-a, nie czują się tam przynajmniej na początku choć trochę swobodnie i nie rozumieją, do czego to jest, to nie będą go używać. I może być taka sytuacja, że nie wiem, zdecydowaliście się, zrobiliście całą ścieżkę, zapłaciliście, wdrożyliście, a oni i tak w tych skoroszytach, tak? I w Excelach i w ogóle później raz na miesiąc jest albo raz na rok jest jakaś sytuacja paniki i wpisywania tych wszystkich danych. Także tutaj też na pewno to jest istotne, żeby nie wracać później do początku i żeby nie szkolić jeszcze raz, tylko żeby po prostu pracować. No właśnie, i pracować. To jest bardzo, bardzo istotne, że po decyzji i wdrożeniu CRM-a nie powinno być takiej sytuacji, że no to teraz jeszcze, nie wiem, dla pewności, bezpieczeństwa i asekuracji dalej, nie wiem, sobie notujemy wszystko na karteczkach albo w Excelach. Po prostu zaczynamy tego używać, zgłaszamy błędy, poprawiamy błędy, ale to musi być narzędzie, które żyje. Zaraz jeszcze skupię się na tych pytaniach, które zadajecie.
Natomiast chciałam dojść do końca tej mojej prezentacji, żeby nam nie zabrakło czasu, którego nie mamy zbyt wiele. Także za chwileczkę tutaj Wam oddam głos. No i jeszcze ostatnia chyba już rzecz, to jest brak dbałości o czystość danych, tak? Czyli nie wiem, wszyscy wprowadzają wszystko. Później Pani Kowalska to jeszcze pół biedy, no bo pani Kowalskich jest dużo, ale jakaś osoba występuje 5 razy w bazie danych, dostaje 5 mailingów, 5, nie wiem, magazynów, czy czego tam wysyłacie i jest 5 razy zapraszana na ten sam event. Naprawdę o to należy dbać i to powinno stać się kwestią rutyny, która na pewno na początku jest jakaś taka trudna, ale później porządkuje i ułatwia życie. No i jak wybrać CRM, tak? Czyli chyba jedna z takich najpoważniejsze, bo nie powiedziałam, że najtrudniejsze decyzje. Przede wszystkim może to, co jeszcze powiem, sekundkę wrócę, że to nie jest tak istotne, jaki CRM wybierzecie, tylko zdecydowanie się i określenie, do czego chcecie go używać. Bo każde narzędzie dobrze dostosowane może odpowiedzieć na te wasze potrzeby, natomiast musicie wiedzieć, czego chcecie, co na początku jest wyzwaniem. Teraz kilka pytań, na które powinniście sobie odpowiedzieć przed w ogóle, no w ramach, w trakcie podejścia i przyjrzenia się temu, czy chcecie i jak chcecie pracować z taką relacyjną bazą danych. Trzeba na pewno określić do tego właśnie, do czego chcecie używać, jakie macie inne systemy, z którymi chcielibyście je zintegrować, bankowe, komunikacyjne, nie wiem, Facebooki, newslettery czy cokolwiek innego. Czy macie w zespole specjalistę albo do CRM-a, no co pewnie już by było takim radosnym ewenementem, ale przynajmniej kogoś od IT, który może się w to zaangażować, bo to jest dużo pracy programistycznej. Jakimi środkami finansowymi dysponujemy? I tu też trzeba sobie jasno powiedzieć, że CRM kosztuje i przy takiej decyzji o wdrażaniu CRM-a warto się najpierw zastanowić, znaczy warto myśleć o nim jako o oszczędności w ramach czasu pracy pracowników, wolontariuszy. Wybór poddostawcy jest kilku. Tak, także tak jak mówiłam, kilku tu też wymieniłam jako CVXRM, Salesforce i Microsoft. Na pewno też są inne, ale też warto tutaj na to zwracać uwagę, czy on ma jakiekolwiek doświadczenie pracy z NGO-sami, bo mam takie też doświadczenie, że przy pierwszym moim wdrożeniu spędziłam miesiąc na tłumaczeniu komuś, kim my w ogóle jesteśmy i o co tu w ogóle chodzi, tak? No ale no, może to też warto, jakaś taka inwestycja społeczna. No i to nie jest praca wolontarystyczna, czyli do tego potrzebna umowa, jest potrzebna na pewno ściśle określona umowa i harmonogram pracy z naciskiem na harmonogram pracy. Już zaraz będziemy się widzieli, a teraz odpowiem na te kilka pytań, które się pojawiło. Czy wpisując osoby do CRM-a po kliknięciu odpowiedniego przycisku można z automatu wysyłać maile? Tak, można. Tak, w ogóle nawet nie trzeba nic klikać, tylko na przykład można ustawić tak CRM, że jeżeli się wprowadzi osobę, nie wiem, opisaną w jakiś sposób, na przykład, że jest to, nie wiem, darczyńca jednorazowy albo partner, albo nie wiem, wziął udział w tej kampanii, to odpowiednio zdefiniowany mail wysyła się automatycznie, nie trzeba nic klikać. Czy stosujecie ograniczenie dostępu do niektórych treści w CRM-ie wybranym osobom? Oczywiście, że tak. Ja nie wiem, chyba obecnie mam 5 poziomów takich ograniczeń, tak? Tam jeden czy dwóch administratorów i nie wiem, schodząc do tego, że ktoś ma podgląd tylko do wybranej listy. Także oczywiście, że tak. Jak długo trwa tworzenie własnego CRM-a? Na to pytanie odpowiedź jest oczywista, to zależy. Ale zazwyczaj to jest około 4 do 6 miesięcy, tak z wdrożeniem mówię, jeżeli to jest dobrze przygotowany proces. Ile zajmuje wdrożenie CRM-a dla bazy danych z 1000 osób? To też zależy w tym sensie, że tak naprawdę nieważna jest ilość osób, liczba osób, tylko co chcecie tym robić. Jeżeli to by był tylko na przykład, nie wiem, rejestracja e-mailing, myślę, że około miesiąca. Jeżeli jakieś bardziej skomplikowane procesy związane z łączeniem z bankami, no to pewnie odpowiednio dłużej. Ale no to zazwyczaj, nie wiem, te moje bazy, które łączyły się z dwoma bankami, były do wysyłania. Ile kosztuje wdrożenie zastosowanie CRM-a? Tak bym powiedziała, no nie wiem,
Da się od 10 do 40. Tak, 40 to już prawie parzy kawy. Tysięcy, dla jasności. Złotych, też dla jasności. Czy macie w zespole osobę techniczną, która zajmuje się CRM-em, czy korzystacie z profesjonalnej opieki serwisowej Salesforce? Nie mamy osoby technicznej, natomiast osoby techniczne, firma zewnętrzna to wdrażała. CRM-em zajmuję się ja i też go tam ustawiam trochę tak bardziej pod to, co chcemy. Ja nie jestem w ogóle z wykształcenia ani z doświadczenia związana z IT, więc to nie jest wymóg i nie jest taka potrzeba. Akurat w Salesforce jest bardzo dobry, nie wiem, czat, wsparcie i fundacja, do której można pisać i oni to świetnie naprawdę moderują, pomagają, ale nie mamy takiego serwisu płatnego, tak? Czyli teraz ten Salesforce jest dla nas bezpłatny po wdrożeniu. Ile osób powinno obsługiwać CRM? Jedna odpowiedzialna, jedna koordynująca, ale czy wystarczy? Znaczy, w ogóle to jest pytanie, ile osób pracuje, nie wiem, no, z danymi, tak? Nie ma, znaczy, ja bym powiedziała, że jedna osoba jest jakoś tam w miarę taka bardziej odpowiedzialna, koordynująca i trochę czyszcząca ewentualnie dane, albo, nie wiem, przypominająca, że coś jest zrobione, a co nie, a reszta, no, pracuje we własnym zakresie, tak? Akurat w fundacji u mnie pracuje na systemie chyba 50 osób. Tak, w Amnesty to było podobnie. I to było na terenie całej Polski. Ale zaczynaliśmy od dwóch, trzech osób, tak, które dość dobrze znały system i to się gdzieś tam rozrastało. U nas trwa dyskusja, co to znaczy, że przydaje się informatyk na co dzień, do czego bywa potrzebny informatyk, gdy system jest wdrożony. Na przykład do tego, żeby zrobić sobie ładną stronę, gdzie jest napisane, zapisz się do newslettera i zostaw nam swój telefon, to wyślemy ci SMS-a na urodziny albo poinformujemy cię o nowej akcji w swoim regionie. Czyli zazwyczaj do łączenia CRM-a z aplikacjami zewnętrznymi. Tak, taki, na pewno bez informatyka na pewno można dbać o czystość danych, rejestrować dane i tak dalej. Natomiast no, już takie rzeczy, gdzie trzeba coś zaprogramować, no to taką osobę bez jakiejś wiedzy konkretniejszej to nas przerasta. Jest też aktualizacja systemu. Z tego co ja wiem, aktualizacje są robione przez firmy, które po prostu to obsługują i one są do pobrania, więc mnie aktualizacja akurat przy Salesforce interesuje o tyle, że dostaję maila w niedzielę, nie działa pomiędzy 11 a 12, bo jest aktualizacja. Także tu jest to proste. Chyba podobnie z CV-ku, tak, że dostaje się pliki do pobrania i to jest jedyny wysiłek. Nie wiem, jak jest w Microsoftie. Ile czasu po wdrożeniu zajmuje obsługa CRM-a w kontekście umowy i harmonogramu? Nie rozumiem akurat tego pytania. Po wdrożeniu, znaczy przygotowanie umowy i harmonogramu jest częścią przygotowania wdrożenia, tak? No, nie wiem, no, to zależy, to nie jest jakieś tam specjalne, nie skomplikowane, więc myślę, że w ciągu tam dwóch, trzech dni to jest możliwe. Natomiast raczej po wdrożeniu CRM ma pomagać i obniżać ten czas pracy niż podwyższyć. Nie wiem, czy o to chodziło. Ostatnie pytanie. Co z zabezpieczeniami, kopiami, kiedy bazie coś trafi? Jest w chmurze, w skrócie. Na czym polega łączenie z systemami bankowymi? Czyli wszystko jest do ściągnięcia. Zaczyna się tak, żeby połączyć z systemami bankowymi, to trzeba znać, jak, znaczy trzeba się dowiedzieć, jak wyglądają pliki bankowe, jest do tego cała dokumentacja i najlepiej zbytnio w to nie wnikać i pójść do kogoś od IT, przekładając mu to. No i to jest żmudny później proces trochę tłumaczenia, tak, że ta rubryczka to jest imię, a ta rubryczka to jest konto i w które miejsca w bazie to mają wchodzić, więc stąd bym zaczął. Chyba nam się skończył czas, słuchajcie, także Wam bardzo dziękuję. Chętnie jeszcze właśnie z Wami porozmawiam w takiej formie już bardziej jeden do jednego. Także dziękuję Wam, że się pojawiliście.